Tytuł kursu: Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych. Moduł: Wycena aktywów i pasywów w świetle przepisów prawa w prowadzeniu rachunkowości. Temat: Rachunek zysków i strat. Mam dzisiaj bardzo dużo pracy, ponieważ szef poprosił mnie o przygotowanie rachunku zysków i strat z naszej firmy za ostatni rok. W pasywach bilansu każdego przedsiębiorstwa występuje pozycja zysk, strata, netto. Pozycja ta pokazuje, jaki zysk lub stratę osiągnęło przedsiębiorstwo w ciągu ostatniego okresu obrachunkowego, z reguły roku. Jest to bardzo ważne, ponieważ na tej podstawie można określić, jak skutecznie przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje zasoby, aby generować zysk. Jak już wcześniej mówiłam, rachunek zysków i strat przedstawia sposób, w jaki przedsiębiorstwo wypracowało wynik finansowy w danym okresie. W skrócie możemy powiedzieć, że zysk przedsiębiorstwa są to jego przychody pomniejszone o koszty, które przedsiębiorstwo musiało ponieść. Występują dwa warianty rachunku zysków i strat – kalkulacyjny i porównawczy. Różnica między wariantami dotyczy sposobu ujęcia kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. Proszę zobaczyć, jak wygląda rachunek sporządzony metodą porównawczą. Tak z kolei wygląda rachunek sporządzony metodą kalkulacyjną. W wariancie kalkulacyjnym koszty wytworzenia ustala się dla sprzedanych produktów, doliczając do nich koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Ja wybieram do sporządzenia swojego rachunku metodę porównawczą. Wariant ten polega na przeciwstawieniu przychodom ze sprzedaży danego okresu obrachunkowego wszystkich kosztów, jakie zostały poniesione w danym okresie. Te dwie wielkości są współmierne czasowo i przedmiotowo, jeśli cała produkcja wytworzona w danym okresie zostaje w tymże okresie sprzedana, a zapasy mają charakter stały. W przypadku, gdy poziom zapasów produktów ulega zmianie, niezbędna jest korekta doprowadzająca przychody i koszty do współmierności. Zaletą tego wariantu jest stosunkowa łatwość sporządzania, możliwość bezpośredniego rozpoznania wysokości i wpływu na wynik zmian stanów wyrobów gotowych i produkcji w toku. Kolejna zaleta to możliwość wnioskowania co do kształtowania się wyniku w przyszłości na podstawie wpływu poszczególnych rodzajów kosztów na jego poziom. Aby móc sporządzić rachunek zysków i strat, obojętnie którą metodą, trzeba wiedzieć, z jakich elementów się składa. Każdy rachunek musi zawierać pozycje przychody i zyski. Są to prawdopodobne korzyści ekonomiczne powstałe w okresie sprawozdawczym. Przychody dzielimy na przychody z działalności operacyjnej, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe. Kolejny element to koszty i straty, czyli uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Koszty dzielimy, podobnie jak przychody, na koszty z działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.